w wersji angielskiej strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przez pewien czas widniał adres Aleja Gestapo. Oczywiście okazało się, że to taka no, niefortunna pomyłka automatycznego translatora, ponieważ oczywiście nasi urzędnicy to na wiele rzeczy mają pieniądze, no ale żeby porządnie zadbać o informacje, nawet na swojej stronie internetowej, no to już robią duże oszczędności, stąd ten lapsus aleja gestapo. Gdy jednak dłużej się zastanowimy nad tym, to być może ten przypadkowy kierunek, trop myślenia nie jest taki najgorszy. Oczywiście Ministerstwo Edukacji właśnie zajmuje na Alei Szucha miejsce, gdzie kiedyś właśnie było Gestapo, także tutaj skojarzenia są dosyć oczywiste i pani minister Hall nie powinna się dziwić, jeśli już, no to warto byłoby przenieść w ogóle siedzibę z tej właśnie takiej niechlubnej ulicy w Warszawie. No, ale pójdźmy dalej tropem tego, tego skojarzenia. Czy rzeczywiście istnieje jakaś analogia pomiędzy Gestapo, a ministerstwem edukacji narodowej. No, z pewnością jeszcze urzędnicy Menu nie stosują metod, które stosowało Gestapo, jeśli chodzi o brutalność, o używanie przemocy, broni itd. Ale warto się zastanowić nad pewnymi celami ministerstwa, które być może nie są tak odległe od celów, które miała administracja niemiecka w stosunku do Polaków. Otóż edukacja w czasie okupacji, a wiem coś o tym, ponieważ moja babka zajmowała się tajnym nauczaniem, czyli czymś, co było jak gdyby w kontrze do tego, na co zezwalali Niemcy, miała się ograniczyć do tego, by Polaków nauczyć co najwyżej pisać i czytać, a w żadnym razie nie uczyć ich prawdy historycznej, a już na pewno nie jakiegoś samodzielnego krytycznego myślenia. Gdy połączymy te cechy edukacji hitlerowskiej z tym, co dzisiaj robi ministerstwo znajdujące się przy alei Szucha, to te skojarzenia już nie są takie absurdalne. Okazuje się, że na przykład to ministerstwo zabraniało uczyć czytania i pisania w zerówkach. Oczywiście ten zakaz tłumaczono jakoś tam reformą, że żeby za wcześnie i żeby to pasowało do całości. No, ale fakt jest faktem, że w zerówkach okulnik ministerstwa zakazywał nauki czytania i pisania i korzystania z tych tam podręczników do tej nauki. Jeśli przejdziemy dalej do. Lekcji historii i języka polskiego, zobaczymy wypisy lektur, o które niedawno była no, batalia o lektury obowiązkowe, to zobaczymy, że tutaj, jak gdyby, zamierzenia, którym też między innymi służyło Gestapo, są dość dobrze realizowane. Coraz bardziej polski uczeń wychowywany jest na Europejczyka, na takiego człowieka zorientowanego troszeczkę w kulturze powiedzmy europejskiej, żydowskiej. No, a w tej kulturze polskiej, no, tak troszeczkę jak gdyby mniej. To już nie jest takie obowiązkowe. No, wiemy, że to idzie, że tak powiem, zgodnie z wytycznymi europejskimi, z duchem czasu, że już tak ten patriotyzmy, nacjonalizmy, to te wszystkie demony przeszłości, to trzeba jakoś tak już na poziomie tej edukacji gdzieś tak wyrywać z serc i umysłów, żeby tak patriotów zbyt gorliwych nie było. Oczywiście. Jest to metoda leitowa w porównaniu z tym, co robił okupant niemiecki, ale cel jest zbliżony: żeby człowiek był przygotowany do pracy, tym razem już może trochę bardziej kompetentny, żeby tam jakieś takie umiejętności miał, ale żeby jego serce i rozum. To już nie były takimi zbyt wykształconymi elementami. Żeby to był taki wykształcony, skuteczny robotnik, nawet z wyższym wykształceniem, wtedy będzie to tam jakiś robotnik, powiedzmy, o wyższym standardzie specjalizacji, ale dalej będzie to taki człowiek bezrozumny w pełnym znaczeniu tego słowa. Będzie to po prostu człowiek do wykonywania prac, a nie świadomy obywatel, patriota, Polak. Na kanwie tego zjawiska. Powstają w Polsce dość dziwne takie fenomeny, na przykład odradza się edukacja domowa. Przez wiele lat było to w Polsce praktycznie zapomniane, choć przed I wojną światową ogrom edukacji polskiej szedł właśnie przez edukację domową. Teraz zaczyna się to odradzać. Podobnie, pomimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej, jest duży napływ chętnych do prywatnych szkół. Oznacza to, że rodzice w jakiś sposób zorientowali się, czemu służy ministerstwo na Alei Szucha, że służy, że tak powiem, niedobru dziecka i próbują na różne sposoby uciec od tej karzącej ręki tego ministerstwa edukacji. Oczywiście jest to kierunek bardzo dobry i chwalebny, Niestety tylko skromna część rodziców, takich bardziej świadomych tego, co się dzieje, połapała się. Pozostali albo są zmuszeni sytuacją ekonomiczną, albo no, nie są świadomi i dalej dzieci do tych szkół kierowanych przez urzędników z Szucha, z Alei Gestapo, jak to przewrotnie się sami zatytułowali na swojej stronie internetowej, no niestety dalej oddają im swoje dzieci do przeróbki mentalnej. Kiedyś na jednej ze szkół. Zobaczyłem taki dość ciekawy napis: Człowiek się rodzi mądry, a potem idzie do szkoły. Oczywiście, on jest nieprawdziwy. Z punktu widzenia biblijnego człowiek wcale się mądry nie, nie rodzi, ale jeśli zestawić człowieka przed pójściem do szkoły i to, co później z tej szkoły wychodzi, to już nie byłbym taki pewny, czy pewnej racji w tym haśle nie ma. Z pewnością, wzorując się na niemieckim sąsiedzie, Nasze ministerstwo nie będzie biernie patrzeć na ten odpływ dzieci do edukacji domowej czy do szkół prywatnych, jaki zaczyna coraz potężniej następować. Edukacja domowa już została ustawowo ograniczona przez konieczność zdobywania jakichś certyfikatów od jakichś psychopatopedagogów nie wiadomo z jakiego powodu tak jakby rodzice sami nie wiedzieli, czy ich dziecko jest gotowe do nauki, czy nie nie wiedzieli najlepiej. I biorąc pod uwagę przykład niemiecki, gdzie już edukacja domowa łączy się z prześladowaniami, z pewnością i nasi specjaliści z Szucha też ograniczą bądź zakażą ten model edukacji. Jedno z niemieckich małżeństw dostało azyl polityczny właśnie za kłopoty z edukacją domową swoich dzieci w Stanach Zjednoczonych uciekli z Niemiec. Mimo tych różnych zabiegów ministerstwa z Szucha, powinniśmy jak najbardziej przykładać się do ratowania dzieci z ich rąk. Powinniśmy oczywiście dbać o swoje dzieci, ale starać się, by wiedza o tym, na jakie zagrożenie wystawia się dzieci, wysyłając ich do szkoły ministerstwa z Alei Gestapo, żeby docierała do jak najszerszego kręgu rodziców. To jest, można powiedzieć, taki. Jeden z najbardziej kluczowych frontów walki o przyszłość naszego narodu i o przyszłość, można powiedzieć, ludzi samodzielnie myślących w naszym państwie, bo jeśli myślimy też o docieraniu do ludzi z Ewangelią, powinniśmy brać to pod uwagę, że do ludzi samodzielnie myślących przekaz Ewangelii dużo łatwiej trafi niż do wytworu szkoły z alei. Szucha.